Dzień dobry Państwu. Adam Rybaczek, nowotomyskimagazyn.pl. Proszę Państwa, jesteśmy w Bibliogrodzie, niesłychanym miejscu, które, jak tutaj kolega pokaże, jest jednym z najciekawszych miejsc na Nowotomyślu. Muszę Państwu powiedzieć, że tylko 8 miast w Polsce uzyskało zgodę i dofinansowanie właśnie na tego typu działalność. Spotkało się to z niezmiernym wysiłkiem naszym, między innymi moim. Także te rośliny, tutaj mamy na przykład serduszkę okazałą, która już przekwitła, prawda? Te jabłonie. Większość z tych większych drzew to są drzewa, które tutaj były, ale może podejdźmy do jednego bardzo ważnego drzewa. Chodźmy, proszę. Oczywiście to będzie wymagało pielęgnacji, to jest oczywiste, tak? Tutaj pani sobie siedzi przy tym. Natomiast tutaj mamy pięknego dławisza okrągłolistnego w formie takiej drzewkowatej, formowanego. Natomiast to, co tutaj z tyłu jest, za to drzewo, około 30-letnie, jest to oczar virginijski w formie piennej. To jest bardzo rzadko spotykana forma pienna tego gatunku w Polsce. Oczywiście mamy też tutaj i zwykle śliminę, czy też jabłonie. Jest tu cała masa gatunków, będzie ich jeszcze więcej. Uważam, że miejsce jest niezwykle ciekawe botanicznie. Jak też mamy do czynienia z book crossingiem, to możesz pokazać za chwileczkę, tak? Proszę bardzo, podejdźmy może. Punktem wymiany roślin oraz tutaj na lewo oraz punktem wymiany książek. Każdy z Państwa może sobie tutaj przyjść. Będą się odbywać kolejne wystawy plenerowe oraz koncerty. Pierwsza odbyła się fantastyczna na otwarciu. Śpiewała Zuzanna. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszamy serdecznie do Bibliogrodu.